jak to jest? Kto reaguje? Jedno z takich fajnych wspomnień to kiedy się zakochałem w mojej żonie. No i miłość trwa do dzisiaj. To jest coś, co się pamięta, bo tak powiedziałem, dużo tych fajnych różnych rzeczy było i fajnych wspomnień. Musiałbym dużo opowiadać, no ale chyba to nie jest najważniejsze. Wyszku, w imieniu stacji TVPuls, w imieniu nas wszystkich, ekipy całej, tu podzielę brzydko biurowa i zdjęciowa. Chciałem ci życzyć egoistycznie, żebyśmy współpracowali przez kolejne 10 lat wspólnie, tak przyjemnie i wspaniale. A co jest potrzebne? Twoje zdrowie. Żyj nam zdrowo, nieustannie i bądź z nami. Wszystkiego najlepszego. Zrobi misiaczkę, wybaczcie mi. Bardzo pięknie to powiedziałeś. Bardzo wam serdecznie dziękuję, w ogóle z wami przyjemność pracować. No, cieszę się, że jestem z wami. Obyśmy byli wszyscy w dobrym zdrowiu i tak powiedziałem, czuję się... Człowiek się czuje na tyle... Ja się powiem mówić, wiesz, o cyfrach, absolutnie. Aha, dobrze, nie. 18! Nie, nie, o, otóż to. Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. No. A ja się czuję na 45. To dzisiejsze święto będzie przełożone na jakiś inny dzień. Myślę, że to będzie wiosna, jak będzie zielono, będzie ładna trawka i wtedy przyjdzie do mnie najbliższa rodzina, moi przyjaciele, goście i zrobimy huczne moją rodzinę.